Lubina, to jest prankowe miasto i będziemy dziś robić ciasto. Nie no, żart, jakie ciasto? My robimy tutaj pranki. Mówiliśmy o tym w poprzednim odcinku, a dziś będziemy je kontynuowali. Ponoć zmierza do nas prezydent i zamierzamy go wkręcić troszkę w niezłego pranka. Ale będą jajca. Zostańcie, to jest prankowe miasto i dziś robimy... Nikt się już nie nabierze na to, że ciasto! No dobra, to już nie będę mówił, że ciasto. Jak tam? Jest ten prezydent? Zmierza gdzieś ten prezydent? Czy ktoś go widzi? Czy zmierza tu prezydent? Słuchajcie, wkręcimy go tak totalnie, że jakoby to my nie jesteśmy tamtym starym pospólstwem z tamtego miasta, tylko że w ogóle nowi. Ten gość się wkręci, zobaczycie, będzie czad. Jak doskonale wiecie, zmierzam do zupełnie nowego miejsca, po to by znaleźć nowych mieszkańców do WTF City. Moje miasto będzie potrzebowało ludzi, znaczy bank dosłownie będzie go potrzebował, ale mówiłem już o tym, powtarzać się nie będę, bo jako poważny biznesmen nie mam czasu na takie pierdoły jak powtarzanie się. Dlatego na przykład nigdy dwa razy nie zmywam naczyń, bo jak raz zmywałem, to po co się powtarzać, tak? Proste i logiczne. Mam nadzieję, że też tak robicie bystrzachy. I zmierzam szukać nowego pospólstwa do mojego miasta. No to szukajmy dalej, bo jeszcze póki co żywej duszy tutaj nie widziałem. Widzieliście tu gdzieś żywe dusze? Wiecie, to taki żart, bo generalnie dusze nie mogą być żywe. Zapytajcie Geralta. O, tutaj widzę jakieś dusze. Tutaj, dzień dobry, dobra duszo. Dzień dobry, witam. Słuchajcie, ludziska, wy generalnie to co tu robicie? Tak jak mówiłem, zgodnie z planem, jak tylko pojawi się prezydent, to go prankujemy. Pewnie będzie ciężko, ale po cichu liczę, że się uda. My tutaj siedzimy sobie i czekamy na jakiegoś dobrego człowieka, który weźmie nas do gdzieś, gdzie są budynki, jakieś miasto. To się cudownie składa, dobra duszo, bo ja właśnie szukam ludzi do mojego nowego miasta. Nazywa się ono WTF City. Nazywa się ono... Wspaniałe... To... Fasady i... Dobra, wymyśliłem to żywo. Nieważne. Budujemy nowe budynki, buduję nowe miasto i potrzebuję takich wspaniałych hipków jak wy! A jak to tak po prostu? Tak, jak to tak? Dziwna sprawa. Prezydent jakby w ogóle przyszedł i w ogóle jakby sam się sprankował. Myśmy mieli mu przecież wcisnąć kit, że nie jesteśmy tym pospólstwem, a on sam przyszedł. Wydaje mi się, że to on chce nas sprankować, że wiecie, że to na odwrót, że on się kapnął, że my go chcemy sprankować, więc stwierdził, że teraz on nas sprankuje, no i jakby wkręci nam, że nas nie poznaje, a tak naprawdę nas poznaje i myśli, że my się nie kapnie. Kurczę. Podwójny prank, ale numer. Ale prezydencie, jak to tak... O, dobra duszo, widzę, że już wiesz, że jestem prezydentem. Dobre to. Już masz u mnie bycie ministrem na starcie za takie dobre podejście. Ale spokojnie, nie napalajcie się, ludzie. Nie każdy, kto powie do mnie, prezydencie, teraz będzie ministrem. Tylko ten człowiek, bo tutaj jakby pierwszy był. Także zapraszam was teraz do mojego miasta. Pakujcie swoje chińskie manatki i inne gratki i wsiadamy w nasze niewidzialne samochody albo w nasze nogi i lecimy, ziomeczki. Lecimy. No i wtedy stwierdziłem, że jakby tak nie będzie, że to jest miasto pranku i będziemy tu gotować... Dobra, że nie, dobra, koniec z tym gotowaniem o poranku. Miasto pranku i że jakby to tak się nie skończy, że tu prezydent nas sprankuje, to my jesteśmy mistrzami pranku. To my te przez te kilkanaście odcinków nudy tutaj w tym mieście poszlifowaliśmy nasz prankowy, prawda, system i to my będziemy mistrzami pranku i żaden prezydent z USA nas, kurde, tutaj nie pokona, no nie ma takiej opcji. A dobra, prezydencie, daj mi tylko minutę, ja przekażę ludziom dobrą nowinę, bo to wspaniała oczywiście nowina i już idziemy za tobą, także daj mi minutę. Kurde, słuchajcie, kloce, prezydent chce nas bez mydła na szaro zrobić. On myśli, że jest lepszy w prankach od nas. No nie jest przecież, wszyscy wiemy, że nie jest. No oczywiście, że nie jest, wszyscy wiemy. No ja, że nie jest, jak to? On się nie zna na prankach, on się na niczym nie zna, co dopiero na prankach. No właśnie o tym mówię. Nie możemy tak. Dlatego wpadłem na jeszcze lepszy, ciekawy pomysł na lepszego pranka. Nikt nie będzie lepszy w pranku niż nasze, no w sumie nie mogę powiedzieć miasto, bo jesteśmy dzikim koczowniczym obozem teraz. Nikt nie będzie lepszy w prankach niż nasz dziki koczowniczy obóz. Także jakby co? Idę teraz robić nowego pranka, a wy udawajcie jakby co, że tak jest, tak? Dobra. Idę go wkręcić.
Prezydencie, widzisz, no bo byłem przekazać dobrą nowinę ludziom, ale ci ludzie mówią mi jedną rzecz, no bo ty to jesteś prezydentem WTF City, tak? No tak, i oczywiście, jamże, jest prezydent WTF City Great Again! No właśnie, bo widzisz, prezydencie WTF City Great Again, jest taki problem, bo to już nie jest kanał WTF Klot, to... Jak to nie... Przepraszam bardzo, czy można zawołać tu kogoś z ekipy? Halo, czy ktoś z ekipy tu jest? Kurde, przyps! Okazało się, że w momencie między jednym odcinkiem, w sensie tym poprzednim, a teraźniejszym, miasto zmieniło, w sensie kanał zmienił nazwę i to już nie jest WTF Klot, a w ogóle to Fajny Klot. I kurczę, ja nie wiem, czy ja w ogóle teraz jestem jeszcze prezydentem. Kim ja jestem? Dokąd jesteśmy? Gdzie zmierzamy? I co oznacza tajemnicze 8 gwiazdek? Kurczę, mam mętlik w mojej chińskiej plastikowej głowie. Dobra duszyczko, co chcesz przez to powiedzieć? No, że już nie ma WTF City i już nie będzie i w ogóle teraz serial się skończył i już nie jesteś prezydentem, a ty już nie jesteś kamerzystą, a ty już... Nie, dobra, widzowie jeszcze są widzami, ale jakby... No sorka, ale tu się dużo pozmieniało przez ten tydzień, no kurde sorka. Nie wierzę w to, ale to są fakty. Takie są niestety fakty. Dobra, poszedł? Widzieliście? Ale gościa wkręciłem! Ja nie wierzę, ale się wkręcił! Myślał, że będzie mistrzem pranku! No nie z nami, nie z nami! Nie z nami te numery, prezydencie! Prezydencie rymuje się z pier... No nie wiem z czym. Nie z nami te numery! Nie z nami te numery! Poszedł se! Ciekawe co teraz zrobi, ciekawe co teraz wymyśli, kiedy się kapnie, że to prank. Przecież jak mu to powiemy, to on pęknie ze śmiechu, a przynajmniej mnie.